Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj dostałem paczkę, która waży faktycznie aż prawie 50 kg, 48 kg. Została troszkę uszkodzona w transporcie. Z ciekawością zobaczę, czy to, co w środku jest, przeżyło. Pierwszy raz w historii nie będę w stanie sam wyjąć z pudełka tego elementu i będę musiał poprosić kogoś o pomoc. Zobaczymy na razie, co jest w środku, w jakim stanie. Tradycyjnie w środku jest drugie pudełko. To jest bardziej uderzone. Jest. Zobaczcie, podejdźcie bliżej. Z góry widać 3600 W. Taką moc posiada to urządzenie. Teraz idziemy poprosić o pomoc, bo to nie ma takiej możliwości, żebym ja to do góry podniósł. Udało się wyciągnąć urządzenie. Zobaczcie, tak wygląda. Ma bardzo wygodne poręczne rączki. No i oczywiście kółka, także to jest wygodne już do przemieszczania po ziemi. Najgorszy był ten pierwszy raz, żeby to wyjąć. Foshibot F3600. 3600, ponieważ ma moc 3600 W, a pojemność prawie 4 kWh. Także magazyn energii naprawdę już bardzo, bardzo poważny, bardzo wygodny. Gdzie on ma? Tu mam cały przód, widzicie? Zobaczmy, co jest w środku tutaj w saszetce. Taka ładna saszetka została mi dana. Opakowanie na to. Przewód elektryczny, przewód pod panele fotowoltaiczne, żeby ładować zapalniczkę. O, bardzo fajna sprawa. I nawet dali kabel USB plus instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi w formie harmonikowej. To jest fajna rzecz. Każde urządzenie tego typu ma latarkę. Tutaj też taka latarka jest, widzicie. Można ją zapalić, no ale trudno tym manewrować. Dodatkowo tutaj jest chowana magnetycznie latarka, którą możemy wyjąć i zapalić. Tylko. A tu z przodu. I możemy sobie nią świecić. Także taka nowość, która została tu wymyślona. Podobną latarkę miałem kiedyś w BMW. Też była bardzo wygodna, bo zawsze była naładowana pod ręką. Czasami się przydaje latarka nie tylko w urządzeniu świecącym, ale właśnie taka przenośna. Także tutaj jest bardzo ciekawy pomysł, gadżet na tą latarkę. Foshibot F3600. Zapraszam Was na testy